19 maja 2013 roku. Żeby dotrzymać słowa, mam dla Państwa obiecany materiał redaktora Piotra Soboty prosto ze Lwowa. Warto, drodzy Państwo, poznać kulisy działań zmierzających do gloryfikacji zbrodniczych organizacji na terenie obecnej Ukrainy. Serce boli, że dzieje się to właśnie we Lwowie. Ostatnio było głośno o tym, że we Lwowie odbędzie się koncert w 70. rocznicę powstania dywizji SS Galicja. Na plakatach, jeden z nich otrzymałem, było logo Rady Miasta jako patrona. Jakie jest oficjalne stanowisko miasta wobec tego koncertu i czy on się odbędzie? Dostaliśmy zgłoszenie od organizacji pozarządowych, że chcą 11 maja, kiedy będziemy mieli obchody Dnia Miasta Lwowa. Iryna Podolak, dyrektor Wydziału Kultury Miasta Lwowa. Chcą zorganizować koncert w Parku Kultury na otwartym powietrzu dedykowanej 70. rocznicy dywizji SS Galicja. Rozpatrzyliśmy to ich pismo i zobaczyliśmy, jaki zespoły powinni tam uczestniczyć, a oprócz tego oni jeszcze zwrócili się do Urzędu Miasta Lwowa, żeby sfinansowaliśmy ten koncert. I była podjęta decyzja, że nie możemy to finansować. Jakiekolwiek koncerty, które się odbywają we Lwowie na otwartym powietrzu, zawsze organizatorzy poszukują sponsorów na te koncerty i jeżeli jakaś partia polityczna albo obywatele chcą sfinansować organizację takich koncertów, to rzeczywiście mogą to zrobić, tylko te wszystkie przedsięwzięcia powinny się odbywać zgodnie z ukraińskim prawem. 28 kwietnia 1943 roku formalnie ogłoszono zaciąg ochotniczy do dywizji. Doktor habilitowany Jan Pisuliński. W związku z klęskami na froncie wschodnim wiosną 1943 roku władze hitlerowskie, które dotychczas nie zgadzały się na tworzenie ukraińskich formacji zbrojnych, gdyż generalnie były przeciwne powstawaniu jakiegokolwiek quasi państwa ukraińskiego, zdecydowały się wykorzystać antykomunizm Ukraińców i ich dążenia niepodległościowe. Właściwie do wykorzystania ich jako mięso armatnie na froncie wschodnim. Początkowo miał być oddział, nawet nie spodziewano się zbyt dużej liczby zgłoszeń. Można jednoznacznie powiedzieć, że jednak była to dywizja podległa Hitlerowi i jako taka powinna być poddawana tym samym sankcjom prawnym, co cały faszyzm w tym momencie w Europie, a tu jednak jak to nazwać? Zgodnie z orzecznictwem Trybunał Norymberski potępił, uznał za zbrodnicze wszelkie formacje SS. Drugi aspekt to to, że chociaż pierwotnie Legion później rozwinięty w dywizję miał zostać użyty przeciwko Armii Czerwonej, to jednak pierwszy zaciąg ochotników, który był szczególnie liczny, ponad 80 tysięcy ochotników zgłosiło chęć walki w takiej jednostce. Z pierwszych poborowych, tak zwanego pierwszego rzutu, sformułowano policyjne pułki SS, czwarty i piąty. Brały one udział w zwalczaniu polskiego podziemia niepodległościowego, a przy okazji dokonywały pacyfikacji wsi zamieszkałych przez ludność polską na terenie dawnej II Rzeczpospolitej, na Podolu przede wszystkim, więc dawnej Małopolsce Wschodniej, oraz na Lubelszczyźnie. Do tego jeszcze doszła tak zwana grupa Beiersdorfa, też stworzona spośród ochotników, która działa na Lubelszczyźnie, około 2000. Największych zbrodni dokonanych przez te wszystkim czwarty pułk SS należy zamordowanie wspólnie z prawdopodobnie z jakimiś formacjami UPA, a w tej sprawie śledztwo prowadzi IPN, prawie 1000 osób w Podkamieniu. Podobną liczbę osób miała paść ofiarą akcji pacyfikacyjnej w Chodaczkowie. Do tego dochodziły mniejsze zbrodnie. Część ochotników do dywizji Waffen-SS brała również udział w działaniach pacyfikacyjnych na terenie Słowacji, jakkolwiek nie ma potwierdzonych informacji o dokonanych tam jakichś zbrodniach wojennych. Niezależnie od tego, że była to jednostka SS, dodatkowo brała udział w pacyfikacjach, w działaniach przeciwko ludności polskiej. Cywilnej, dodajmy. Cywilnej, oczywiście, ponieważ często zwalczanie podziemia niepodległościowego było jedynie pretekstem do akcji pacyfikacyjnych. Podczas tego koncertu, który miał się odbyć
Wojciecha, który jest pretekstem do naszej rozmowy. Jeden z zespołów, który był na plakacie, Nachtigal. Nachtigal po niemiecku oznacza słowik, ale oczywiście przede wszystkim Ukraińcom kojarzy się z jednym z dwóch legionów stworzonych przez hitlerowskie Niemcy przed agresją na Związek Sowiecki, czyli przed 22 czerwca 1941 roku. Były to dwa bataliony. Jeden miał kryptonim Roland, drugi właśnie Nachtigal. Część spośród członków tych formacji później została włączona w organizowanie wspomnianej jednostki Waffen-SS, bądź włączyła się w struktury ukraińskiej powstańczej armii i organizacji ukraińskich nacjonalistów. Czy ten koncert albo propozycja tego koncertu łamała ukraińskie prawo? Nie. Ale teksty niektórych zespołów, które byli zgłoszone, te teksty na bardzo niskim poziomie i prowokowali emocje w słuchaczy czy w widowni, których ciężko nazwać jakimiś humanistycznymi. To znaczy, niektóre grupy były takie, które grają w jakichś zamkniętych klubach, których słuchaczami są fanaty futbolne. Była podjęta decyzja, że Rada Miasta Lwowa tego finansować nie będzie. Zwróciliśmy się do tych organizatorów, że Rada Miasta Lwowa proponuje tego koncertu nie robić, dlatego że teksty niektórych grup po prostu były prowokacyjne. Sam pomysł uczczenia tej rocznicy, czyli uczczenia nazistowskiej dywizji, czy jest zgodny z ukraińskim prawem? Ja bym nie chciała to komentować, dlatego że ja nie jestem ani sądem, ani prokuratorem. Decyzja Urzędu Miasta Lwowa była podjęta i była wyraźna. To wszystko, o czym ja chcę nagłosić. I ty logo miasta Lwowa, które były nadrukowane na afiszach jeszcze wcześniej, przed koncertem, oni byli tam nadrukowane niezgodnie z prawem, dlatego żeby drukować logo miasta Lwowa, to organizatorzy powinni się zwrócić w sposób oficjalny do Biura Promocji Rady Miasta Lwowa, dostać zezwolenie, makiet tej afiszy powinien być zatwierdzony i wtedy można rozpowszechniać. Tego nie było zrobione. Możemy się dowiedzieć, kto był tym zawoalowanym organizatorem? To jest organizacja pozarządowa Pamięć i organizacja pozarządowa Młoda Galiczyna. ZSZ Galicjen jest również znane z pacyfikacji Huty Pieniackiej. Oczywiście niezależnie od intencji, z jakimi ci ochotnicy szli do tej dywizji, notabene, która miała pewne ograniczone wsparcie Kościoła grecko-katolickiego, arcybiskup Szeptycki zgodził się wysłać kapelanów do tej dywizji, uznał, że należy otoczyć ich opieką i duchowni brali udział w uroczystościach organizowanych przy okazji powołania tej dywizji, to jednak formacje te są odpowiedzialne i ludzie służący w nich dokonywali zbrodni na ludności polskiej, masowych zbrodni, dodajmy, na ludności cywilnej, kobietach, dzieciach i tego nie można zapominać. Dlatego organizowanie uroczystości ku czci tej dywizji wydaje mi się ze względów etycznych nie w porządku. Wiem, że ukraińskie prawo w pewnym momencie zakazało propagowania tekstów faszystowskich, a SS Galicja jest dywizją faszystowską. Na wszystkich sądach, które były po II wojnie światowej, dywizja SS Galicyna nie była uznana jako zbrodnia. Także polityczne momenty tego ja nie jestem przygotowana komentować. Ciężko mi w tym języku polskim trochę sobie poradzić. To znaczy, że nie byli oni przez z tym samym wojennymi. Polacy mówią zbrodnicza organizacja, mając w pamięci mord dokonany na polskich profesorach we Lwowie. Urzędnicy lwowskiego ratusza uważają, że mordercy polskich profesorów i nie tylko profesorów, wbrew oczywistym faktom, nie byli przestępcami wojennymi.